What is? So, a woman enters the elevator and there are stairs. Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku długo się szykowałem do tego odcinka. Chciałem nagrać coś innego, ale Zoma TV. Miałem już mega spoko pomysł, ale niestety stwierdziłem na końcu, że jednak ten pomysł odpadnie. Dzisiaj będę opowiadał ludziom na Omegle najgorsze dowcipy, które możliwe, że słyszeli. Więc co? Chyba możemy zaczynać. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji na moim kanale, tutaj na moim paluszku macie przycisk subskrybuj, on tak wędruje. Oraz łapeczkę w górę, oraz zostawienie i podzielić się w komentarzach, czy chcecie więcej tego typu materiałów. Czy jednak mam dla was nagrywać coś innego. Zaczynam. Co tam u was? Okej, okay, a u ciebie? Spoko w sumie, a chcecie, chcecie usłyszeć taki dowcip? Spoko bardzo. Dobra, no dawaj. No to słuchajcie, przychodzi baba od do angielskiego do dentysty. 2000 years later. Tak, który ząb panią boli? Baba odpowiada tu, co nie? Wyrwał jej 2 zęby. Baba mówi, nie, ten. Wyrwał jej 10 zębów. Rozumiecie, o co chodzi? Ja rozumiem, ale to jest taki mega suchar. Taki w chuj, suchar. No. Jak tam lody ekipy zjedzone? A? Tak, XL. Kurde. A pewnie już opyliliście. Pewnie już komuś za 10 zł opyliliście, nie? Co? Ja tam wam znam, widziałem jak komuś tam opylaliście po 10 zł do ekipy. Chory jesteś? No tak, ja was widziałem. Naprawdę. A słyszeliście taki żart mega fajny? Jakbyś tak to widziałeś, to jak to jest możliwe, że ten chłopak jest dziewczyną? Jak dziewczyną? A tu od razu było widać, że to dziewczyna. Tak, tak. Dobra, a słyszeliście coś takiego, patrzcie. Mały Jasio ogląda z ojcem telewizję, nie? Nagle pojawia się plansza film tylko dla dorosłych. Tatuś, pyta Jasio, dlaczego tego filmu nie mogą oglądać dzieci? A i potem cicho bądź, zaraz zobaczysz, odpowiada tato. Rozumiecie ten żart? Ej, bo zacięliście się. Halo, słyszycie mnie? Halo! Tak. Ej, nie słyszę was, halo! How you wanna hear the best jokes ever? So, a woman enters the elevator and there are stairs. Co za banda? A wiecie, że zgrupowania nie można mieć w tyle osób? Jesteśmy cztery. Cztery, a do 5 chyba osób. No nie, no nowe rozporządzenie weszło. No. No, naprawdę. Ale my jesteśmy rodziną. Jesteśmy siostrami, więc... Czekaj, to jakby była impreza i na przykład by było was 100 tam. Byście się podali za rodzinę wszyscy? No, to w sumie serio. Niezła rodzina. Po mleko pisze ci nie wytrzy. Po mleko zajechał i dojechał. Siema. Dorwaliście już od ekipy, bo... To będziemy te lody. Ten, gorący towar podobno. Nie wiem, jakaś typiara podobno do lodówki w Lidlu spadła, to wiecie. Magic. O Jezu, najgorzej. No, ja słyszałem podobno. Ej, a słyszeliście? Sapior myli się tylko raz, a Chuck Norris nigdy. To miał być wasz najlepszy żart, jaki usłyszeliście. Ja chyba nie wyszło. Chyba coś nie wyszło. Dobra,
dobra, ha, ale śmiesznie. Weź, on jest miły! Ale czy, no Boże, przepraszam. Czego nie nic nie widzę? Jakoś na imię? So, what is your name? My name. Yes, your name. A imienia nie mogę nieznajomych podawać, mama mnie tak uczyła. A, no dobra. No to przepraszam bardzo. No szkoda. Po drugim imieniu możemy. A może nie ma drugiego imienia, laska? Albo co? Ale mam trzy imiona. No! Tu Mateusz. Ja na drugie mam Ramona. Ja nie mam drugiego. Nie masz drugiego? Nie. Dawaj pierwszy. Dlaczego on mi nie poda, to ja mam mu podać? Ona jest Julia. Shut up! Do czarapu, a nie będę do czarapu! Okej. Dobra, to ja lecę dalej. Nie, no weź się. No na, to na... No dobrze. Ile masz lat, bo wyglądasz na 16, ale nie wiem. Oh. Ale mam 15. 15? A to prawie, blisko. No. Ja może... 16 rocznikowo, to prawo. Prawie, to duża różnica. No niby tak.